Cześć, ja jestem Krynio i zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z The Hunterem, którego już dłuższą chwilkę nie było, ale przyszła jego kolej. Dzisiaj zaczniemy sobie w tym miejscu. To jest tutaj między tymi dwoma jeziorkami na przesmyku. Byłem tu już kiedyś, ale czego tu się mogę spodziewać, to nie wiem. Czekajcie, ja sobie posprawdzam. Aha, zaraz na indyki. Dobra. A wabików chyba nie zmieniałem, bo jestem cały czas na tej samej mapie, także... co? No oczywiście czekam na Finlandię. Podejrzewam, że patrząc i analizując ostatnie... ostrzegam ulak. Dobra. Gdzieś mamy dezodoranta. Analizując ostatnie... wydawanie przez producenta map, to podejrzewam, że będzie w czerwcu. Ja jeszcze tak powiedz, z tego co ja wnioskuję, to dziś po 20 czerwca powinna się pojawić mapa. O, wapiti mi wyszło. Dwa wapiti, dwa trafione. Coś tam jeszcze myka. Nie. No, oba powinny być trafione. Zaraz zobaczymy z jakim rezultatem. Nie chcę tu iść za szybko, bo podejrzewam, że tych zwierząt tu trochę będzie. Chciał zacząłem schować. To będą trafione ze 4 już chyba, dobra. Zobaczmy tutaj, najpierw strzelałem. Są dwie duże plamy krwi, więc powinno być trafione ładnie. I tu. Mulak zew godowy. A mnie mulak nie interesuje, 75 na 100. Tak jak się nawinie, to mu wcale nie pożałuję przyłożyć. 50-75, więc te wapiti gdzieś. Co tu jest? Cholera, nie widzę. Dobra. Mniejsza o to. Idę za... Dobra, tu jest jedno wapiti. Już widzę, leży. I leży i drugie, czyli te dwa pierwsze strzelone leżą. Gdzieś tam. Mi zwiał ten mulak. Dobra, ale tam gdzieś powinny być jeszcze te... to są te pierwsze strzelone przeze mnie. Dobra, trywialny. Jeszcze gdzieś... Ja tutaj gdzieś jeszcze strzelałem do wapiti. Tu chyba jest jakaś krew. Mi się wydaje. Jest krew. Nie trafiono w żaden organ. Jest, szukaj. Gdzieś tutaj słyszałem.
Już, czekaj. Gdzieś tutaj jest niedźwiedź. Właśnie go spłoszyłeś. Gdzie ten niedźwiedź kopytkuje? Chyba, że tu coś innego. Jeszcze indyk. Gdzieś tu jeszcze jest indyk. Dobra, nie widzę indyka. My podążasz niby śladem pi. Ale serio, ja tu żadnej krwi nie widzę. Tu jest dopiero 25-50. Pewnie nietrafione. Pewnie żadne nietrafione. To tu gdzieś to wapiti uciekało. Aż pewnie taka godzina, no. Dobra, ja się zastanawiam. Gdy ty mi tu biegniesz? Coś tu znalazł. Wylizało się. Dobra. Teraz jeszcze gdzieś tutaj strzelałem, ale tu nic nie ma. Ciemno jest, więc ja sobie szybko się przeniosę do obozu. Szybka podróż. Bo zapomniałem zmienić sobie godzinę, więc zrobimy sobie poranne godziny. Żeby był cały dzień na strzelanie. Ale już coś udało się tutaj strzelić. Więc kość. Odpocznij. Myślę, że szósta będzie ok. Odpocznij do szóstej. No i dobra. A jak stoimy z amunicją? Spoko. Jest dobrze tutaj też. Amunicja na indyki ewentualnie też jest ok. Więc na spokojnie możemy sobie zobaczyć, co tu nad tym jeziorkiem piszczy, ale tu byłem, więc przejdę się tutaj w stronę tego. Tu dopiero strzelałem. Gdzieś te mulaki gębę drą. Dobra, spróbujemy sobie je nawoływać mimo wszystko. Na to jeziorko, zobaczę, co tutaj będzie. Teren taki troszkę trudniejszy do strzelania, bo sporo tych drzew jest, ale chodzi tylko o to, żeby było łatwo. Zobaczymy, co jeszcze tutaj się
Trafi. I co tu znajdziemy? Potem mamy tu jeziorko, kolejna chata, także tutaj możemy sobie przejść tym przesmykiem. Także może tutaj trochę zwierząt znajdować. Powiem wam, że wydaje mi się, że gdzieś tu coś kopytkuje w moją stronę. Ponieważ jest tu sporo tych drzew. Tamten ostrzegał, mógł uciec już. Wielki hydrom. Czy mam do napołania niedźwiedzia? Tu gdzieś mulak. No cały czas wydaje, że tu coś kopytkuje. Ten niedźwiedź. Ciekawe, czy on przyjdzie. Nie słyszałem tego niedźwiedzia misia, ale... Dobra, idziemy w tamtą stronę. No, przyjdą, to przyjdą. Próbuję go jeszcze nawołać. Jest to ty tak głośno kopytkujesz, nie? Dobra, idziemy, zobaczymy. Co mi się tu jeszcze pojawi? Mógłbym iść w stronę tego niedźwiedzia tam, ale na razie chcę zobaczyć tutaj. Okolice tego jeziora, czyli on się gdzieś tutaj daje zwabić.
Patrzy, biegnie na mnie. Zeżar mnie, no uciekaj! Dobra, nie wiem, czy ten trzeci strzał był potrzebny. Na 100. No ale mi się przyszedł prosto do mnie. On nawet biegł na mnie. 75 na 100. Tu dostał kolejny strzał. Gdzie on pobiegł? Tutaj. No i ten strzał był chyba zbawienny. Niedźwiedzie, dobra. A tego czaszkę pierwszy raz. Miednica drugi raz. No dobra, niezbyt ładnie dostał. Ale cóż. Co my tu mamy? Dobra, strzelanie się odbyło. Padł on tam w ogóle, raczej wątpię. Podejrzewam, że ucieknie, więc nie ma co biec. 300 metrów to nie jest broń. Zarda, myślę, nie spisuje się na 300 metrów. Już to kiedyś mówiłem i dalej próbuję. Tymi nastawami, a to się mija z celem. Chociaż niby padł. Jak go znajdę, to zobaczymy, na ile te nastawy się opłaciły. Byłby to drugi miś. Więc spoczko, ale nie. Tylko o misie mi tu chodzi. Wyczuć mi nie wyczuje, prędzej mnie usłyszy. Idę po tego misia niedźwiadka, co on tam gdzieś był trafiony. Tak, raczej już nie przyjdzie.
Ten mi się gdzieś tutaj uciekał. Pięć na 100, więc jakieś owocne trafienie to nie było. Idę tu w stronę tego przesmyku i tym przesmykiem do tego jeziorka może przejdę. Zobaczymy. Na razie niedźwiedzie, mulaki, tylko gębę drą, ale ich nie widzę. Więc nie wiem, co się tu uda jeszcze dzisiaj postrzelać. Jest, szukaj. I 75. Dobra, tu jest następna krew. Jakoś tak super daleko ten. Wreszcie 5,50, czyli gdzieś. Dostał. Na tyle dobrze, dobra, leży mi się. No już idę, już. Tyłek dostał. No dobra, wnętrzności miednica. Nie wiem, gdzie on, w którym momencie on został. Szalony, że on tak w tyłek dostał. No ale dobra. Sobie tutaj idę, bo tu kopytkowały na pewno mulaki. I wapiti. Weź tu po tym lesie na ten przesmyk. Trochę tego szło, tylko one nie szły tam dołem. Tu gdzieś tu do góry. I co tu się przeprawiły do tego jeziora? Ciekawe, bo w ogóle gdzieś te góry poszły. Owca kanadyjska, zew godowy. No ciekawe, czy uda mi się czepnąć owce kanadyjskie. W takim terenie łatwo się nie poluje, ale... Ciekaw jestem, gdzie one tutaj poszły. Czy razem tutaj tym przesmykiem z tymi wapiti i mulakami? A gdzieś tam za górą jest. To co, to wszystko się teleportowało górą?
Gdzieś słyszę Wapiti. Ostrzega, ale przed czym ona ostrzega, jak ona jest za górą? Nie rozumiem tego, no ale dobra. Czego na mnie pukasz, jak mnie nawet nie widzisz? Ja tam nie jestem w stanie nawet dojść do ciebie. Ale chyba jestem w stanie przyjść tutaj. Więc dobra, odpuszczę sobie chodzenie tam za tobą. Spróbuję tu przez ten gąszcz się przedrzeć na to kolejne jezioro. Mulak idzie. Już tu nawet do góry sobie poszedł, ale ja sobie troszkę tu połażę po tych kniejach. Popatrzę, a później najwyżej udamy się na jakieś tereny bardziej otwarte. Z nadzieją na strzelenie czegoś więcej. Tam jesteś, 150 metrów. Ja cię zaraz puknę, patrz. Obróć mi się. Nie wiem, czy dostała. Ale przejdę się do niej, zobaczę. Bo ona tu za mną szła i pukała mnie po tych gałęziach cały czas. Weźmy sobie tablet. Niby teoretycznie. Teoretycznie dostała, tylko... Ja mam tam wejść tutaj, dobra. Niby teoretycznie dostała. Gdzieś tutaj była w pierwszym wariancie. Tu było. Ona gdzieś tu przez te gałęzie mi dostała. ...25-50, czyli tu dostała jakąś poprawkę chyba, bo tu już leży. Kręgosłup. Gdzieś się przygarbiła niepotrzebnie. Niepotrzebnie się przygarbiła, więc spoko. Gdzie ja jestem? Dobra. Tą dróżką mogę zmierzać w stronę jeziora. Ta owca, co na mnie pukała, już się napukała. Ten pies tak głośno łazi. Zobaczymy, co tu przy tej drodze. Nieraz przy drodze można fajne zwierzęta znaleźć, ale tu jest spory rejon jeszcze. Więc spoko, ja tutaj sobie tym
Dolinką taką chcę przejść. Bo teoretycznie powinienem tu coś trafić. O ubezpieczeniu swoich czterech kątów. Czy gęsto tu jak w lesie? Dobra. My tu coś znajdziemy. Fajnie by było wyjść na otwarty teren. Liczyłem tu na zwierzęta. Na razie to tutaj jest Lipton Tea. Sobietko, co my tu mamy? Żeruje 18:23, a ja mam 8, czyli późno, późno tu są papiti. Więc idziemy dalej w stronę jeziora, właśnie. Jak nic tu nie będzie na tych terenach, to... Trzeba będzie się przenieść na... jakiś inny rejon. Z nadzieją na trochę więcej zwierząt. No i ostrzegaj. Ty to ostrzegaj, dobra. Ja sobie tutaj dezodoranta dam. Gdzieś tutaj jest. Gdzieś jest samica mulaka.
Gdzieś tu idzie na mnie. Ciekawe, gdzie ono tu jest. Rany, nie widzę jej. Wszystko gdzieś tu podchodzi pode mnie. Słuchaj, tak jakby ta owca też reagowała na to. Mulak już dał dyla. Gdzieś tu może być ta owca. Ale to jest tak gęsto. Ostrzegają, ale co przecież ja się po cichu tutaj staram przemieszczać. To raz, dwa, jestem popryskany tym zapachem. Dobra, nie będziemy się tu bawić w jakieś super chocki klocki, bo do jutra będę łaził, a one i tak przejdą obok mnie w tym gęstym lesie, więc nie ma się co za specjalnie szczypać. Idę tu zaraz przejdę. Przejdę drogę. O, teraz tam gdzieś jest ostrzegacz. Przed czym ty ostrzegasz? Co ty widzisz? Tu jest. Weź, że się obróć, ale tak do mnie ładnie. Wlazła w te drzewa.
ciekawe, czy tu w ogóle coś trafiłem. To jest bardzo zastanawiające. Bo mi wylazły na drogę. Chłopce. A to mój pies, spoko. Ta tutaj nie trafiona. Nie wiedzieć czemu, widocznie za szybko się pozbierała. Biegła gdzieś druga. A weź se ostrzegaj, już tu na mnie warczeć. A tak szybko kopytkują, że to nie wiadomo, o co tu chodzi. Dobra, idziemy spokojnie na to jezioro. Z nadzieją, że może coś podstrzelam, bo dzisiaj to mi nie idzie ewidentnie. Nie będę po tych górach ganiał tych owiec, bo to się mija z celem. Liczę na to, że przyjdą do mnie. Ostrzega. Ale przed czym ty ostrzegasz, ja bym chciał wiedzieć, bo jakim cudem ty mnie wyłapałeś, to ja nie wiem. No i co? No i nic. Nie mam mulaka. Tu gdzieś te kozice pouciekały. Nie wiem, to dzisiaj to tak słabo idzie. A! Została, musiała dostać, aż się tu przygarbiła. Szukaj, gdzie ona jest? Nie zaatakowała puma. No dawaj, dawaj, goń tą pumę. 50-75. Coś czuję, że ta puma mi
zwieje. Dostała słabo, no bo dostała, tak powiem, z biodra. 25-50. Postanowiła sobie po prostu na mnie zapolować. Uf, lecę, lecę, lecę. Gdzie ona jest? 25-50. Wylizuje się z kubana. Niedobrze. Teraz będzie tropienie, bo już po 0,25, dobra, może. Jeszcze niedźwiedź mi tu wyje. Chodź tu do mnie. Już ta puma taka. O, teraz ją będzie lepiej widać. Dobra. Zrobimy foto. Jakieś nogę, no jest w biegu. No jeśli tu mi coś kopytkuje, ale ja tam... Ja tam strzeliłem owce. Cię tu po tych górkach, no nie najlepiej się. Ten numer z pumą to w ogóle był fenomen. Dobra, zobaczymy. Trzy strzały, trochę dużo, ale nie wiem, czy mi się był trafiony, choć jednym. Pierwszy mógł w ogóle nie wejść. Drugi tak. Trzeci chyba też. Nie wszedł. 50-75. Pies. Szukaj. Pięćdziesiąt, więc coś tu wlazło, że tak powiem. Jest i misio. Dobra. Tu dostał ładnie, co się przygarbił. Że tu dostał, tam jeszcze coś było. Nie to. Właśnie. Tu gdzieś na... Czekaj, misiek, ja muszę... Jak nie było was, to nie było. Teraz nagle, jak się rozwaziliście, to wszyscy. Ja muszę tutaj gdzieś...
Gdzieś tu na którejś górce ja sobie strzeliłem do łowcy. Daleko misiek na bliżej jest, ale tu gdzieś był strzał do owcy. Tylko pytanie, gdzie? Tu gdzieś na górce, tu była zauważona owca kanadyjska, więc dobrze, tu gdzieś idę i tu gdzieś ją strzelałem. Pumę mam, nie najlepiej trafiona, ale jest, zaatakowała mnie, nie uciekła bez szwanku. Dobra, gdzie ta łowca była? Zaraz tam do was pójdę. Jest, szukaj krwi. Niemożliwe. Musisz czekać, tu gdzieś niedźwiedź był. Jeśli tak zaszczekł na niego, że... I super, jest łowca, ale gdzie tu jest niedźwiedź? Gdzieś tu był. Czekajcie, sobie zmienię broń, żeby mnie nie... Zaskoczył misio przed chwilą, no i dokładnie. Tu gdzieś przed chwilą kopytkował misio. Dobra, swoją owcę znalazłem, więc spoko. Teraz jeszcze bym chciał tego misia znaleźć. Biegnie kłusem. Nie będę gonił tego miśka. Tam przyjdzie. A ja się udam docelowo nad to jeziorko i zobaczę, co tu jest. Czekajcie, muszę sobie... Nie, tabulator. W
Nawiki, celowniki, amunicja, lornetka, wyposażenie. Muszę sobie chwilowo to podmienić na apteczkę. Dobra, i teraz eliminator zapachu. O. Już jest dobrze. Wyleczone, naleczone, zaleczone. Jak był gdzieś misio. Dobra, zobaczymy, czy się gdzieś misio jakiś odezwie. Ja sobie spokojnie pójdę tutaj. Na misia wylazła owca. Ale się nie nabiegała owca. Jestem ciekaw, co ja tą łowcę trafiłem, że ona padła tak od razu praktycznie. Ale myślę, gdzie jakie płuco dostała. Najbardziej to mnie cieszy, że ta puma mi nie uciekła. Ta łowca. Dobra, tutaj. No tego nie było widać, ona przez te gałęzie gdzieś tu dostała. Widzicie, w celowniku tu nie było tych widać, ale tu leży. Kopyt, 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 kopyrtnęła sobie. Ja sobie zrobię też w płacie obcy, zobaczę, później sobie wybiorę to, co lepsze na miniaturkę. Dobra, mamy obce. Ładnie dostała płucko, płucko, ocena na srebro. Trzecia, bardzo łatwy. No dobra, teraz może poszukamy czegoś bardziej, w sensie jakiejś takiej zwierzyny. Może coś pod diament, bo na razie to tak strzelam, by postrzelać, ale może bym znalazł coś bardziej atrakcyjnego. Chyba, że po tych górach snuje się, ale... Ostrzega, ty czekaj dziadu, ja gdzieś tu mam na ciebie wołacza. No i się zadziało, tylko pytanie, gdzie one tu są w tej trawie, bo ja ich nie widzę.
Gdzie ty tu jesteś? No bo drzesz się. Spoko, tylko... Bym ja jeszcze do was podszedł na tyle. Dromi się na potęgę. Gdzie one tu są? Ja go w ogóle nie widzę. Ach. Biały. No i tak go nie strzeliłem, i tak go nie strzeliłem. Gdzieś tu lądował. Dobra, nie ma to tamto. To nie jest miejsce w takiej wysokiej trawie do polowania na indyki. Ja ich tu w ogóle nie widzę. Dopiero w locie gdzieś tam leciał, a ja się nie mogłem przedstawić, więc no cóż. Może tu uciekł. Indyk, 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 indyk. Nie. Owca kopytkowała. Dobra, zobaczmy, bo te owce chyba reagują na ten... Czekajcie, ja zobaczę, czy oni tu coś dodali. Mulak, jeleń...
wszelkich pobliskich byków i łań. Więc może owce też. Zdrowi, bo wydaje mi się, że chyba. Mulak 150 metrów. Trywialny. No to trywialny, no ale. Coś tam strzelić. Bo indyki nie poszły, więc może mulak pójdzie. Widzę, gdzie był namierzony. Nie wiem, że to ten, co go strzeliłem przed chwilą. Wapiti, 4:05, spoko. Gdzie on tu jest? Ciekawe, czy ten padł, czy to drzemi się ten, co ostrzega. Weź no, chodź tu. Te mulaki są trochę takie głupie, więc jest szansa, że on wyjdzie. Chyba idzie, coś czuję. Nie, to tylko liście wydawało mi się. Wydawało mi się, że ten durny mulak idzie. Dobra, tamten leży, więc spoko. Zobaczymy, czy ten. Zareaguje jeszcze na nowo łanie. Już może uciekać. Nie słyszę go, ale dobra, podejdę sobie po cichutku. Znaczy po cichutku na kłódkach, żeby jak naj. Ciszej, może Anusz Widelec wyjdzie gdzieś tu na mnie. Gdzieś tu właśnie przed chwilą pokopytkował. Pięknie dostał, trywialny, ale strzał był ładny. Dobra, tutaj więcej nic nie ma, zobaczmy. Z drugiej strony, tam jest moja ambona postawiona. Dobra, tu trochę obite. Dobra, przeniesiemy się teraz na teren, gdzie jest mniej postrzelane, więc tu mi się wydaje,
że się przeniesiemy. Chwilkę postrzelamy, bo tu już widzę, trochę obiłem, ale dobra, pójdę. A może pójdę po prostu za nimi. Za dużo tych zwierzaków tu dzisiaj nie ma. Stąd poszedłem, to tak cały czas coś się trafia, że coś upoluje. Nie jest tak całkiem źle. Prawdę powiedziawszy, bym się udał w inny rejon. Tu bym zobaczył jeszcze kiedyś, co jest. To jezioro pamiętam, to też także spoko. Dobra, pochodzimy sobie jeszcze tutaj chwilkę. Zobaczymy, co nam się tu jeszcze trafi. A dopiero mam... My tu mamy 10 godzinę, więc myślę, że tu dopiero zwierzęta zaczną przychodzić. Patrzcie tam, ile wapiti. Ponad 300 metrów. Nie, no to ja nie będę stąd strzelał. A coś ciekawego? Wywialny. O, ten z porożami mnie interesuje. Bardzo łatwy. Trójka. Tam jeszcze będzie coś. Trywialny. Dobra, ale idziemy, są wapiti. Trochę daleko, ale tego z porażami bym sobie trafił. Trywialny. Same trywialne, same jedynki, jedna trójka. Muszę spróbować, dobra, ja sobie chwilę podbiegnę. Jak mam 300 metrów, także spoko. Zaraz wejdę sobie, może mi się uda wejść na wieżę. Na wieżę, na ambonę. W tamtą stronę nie widzi. Dobra, mam dwa pipi. Teraz mi zasłania ta ambona nieszczęsna. Idą. Super. Jeden z pałą, drugi z dzidą, ale idą. Zależy mi na tym, że przyszła ta trójka z rogami. Jest.
Ale ładnie przyszły mi. Chodź do tego z rogami. Chodź tu, wystaw się. Ach. Dobra, trochę się nazadziało. Nazadziało. Nazadziało się trochę, bo poprzychodziły. Pies, szukaj po kolei. Bardziej to mi zależy tych. Ten tu dostał ładnie. Och, to było trafienie. Samica, brak oceny. Na brąz. Słabo trafiona ta trójka. Pierwszy strzał był lipny. Bo dostał w ciało. Nic. Szukaj krwi, bo tu jeszcze powinno być. Niemożliwe. To schodzimy na dół pod ambonę, tam jeszcze krew musi być. To nie jest tak, że nietrafione były. Dobra, odpoczywają tutaj. Gdzie ty tam drzesz gębę, to się drzyj. Pies, szukaj krwi. No niemożliwe. Wracamy nad to jezioro. Musi być ich trochę strzelonych. No było niewygodnie, bo mało okienko. Do strzelania. Przyszły ładnie pod samą ambonę. To było coś fajnego. Teraz szukaj. Ja tylko ze dwa trafiłem, niemożliwe. Nie ma. No to słabiutko. Dobra, spróbujemy jeszcze nawołać. Może przyjdą. Nie.
Tam trójeczkę strasznie słabo trafiłem, no ale cóż. Przyjdą, przyjdą, mam nadzieję, że przyjdą jeszcze. Strzelanie z ambony nie na tą stronę było, ale było. Czyś nie bardzo te wapiti się kwapią. Tam byłem koło tego domku, więc ja sobie pójdę do tego obozu. Muszę uzupełnić amunicję do zarzy, to raz. A dwa, patrzcie, idą, tam leżą. Trójka bardzo łatwy. Próbuję tą trójkę tak. Dobra, coś tam jeszcze postrzelałem. Ciekawe, jak tą trójeczkę trafiłem. Idziemy pies. Teraz powinno być ze cztery trafione. Bardziej to ta trójeczka mnie z wapity interesuje. I co, i tylko on dostał? A reszta co? Miały być cztery, widzę te drzewa. No. Te drzewa słabo coś ostatnio renderują. Cicho pies, bo mi tu coś kopytkuje. Dobra, zrobimy sobie fotkę w opity. Na srebro tylko? No, dobra. Co ty tu masz? Chyba dostał. No i co, masz ślad? Nie masz, też ryja, ale niepotrzebnie, no. Tu było trafione to, zaraz znajdziemy. Tu leży jedno trafione. I uszczelone. Weź, nie parchaj na mnie nawet tutaj, bo zaraz cię zjem.
No idę, idę, idę. Ja się wróciłem, ty tutaj ślad znalazłeś. No i dobrze. Średnie trafienie, ale dwa razy z... To pilnują tej. Droga, dwa piti. Wszystko trywialne, dobra. Ta dwa razy dostała, tu gdzieś jeszcze była jedna trafiona. Szukajmy jej. Idziemy po tego miśka zaraz tam na dół. Owca kanadyjska, obszar bytowania. No, dawaj pies. Czy ja je tak słabo trafiam? Tak słabej amunicji używam w sensie broni, że one mi tak daleko uciekają. Chyba leży. Nie wpukaj mi tu, a ta w tyłek dostała, dlatego. Dobra, chodź pies. Tu gdzieś... Na dole miśka jeszcze strzelałem. Trzeba zobaczyć, czy on został trafiony. Czy się wylizał. Tyle szedłem pod górę, to teraz sobie zejdę z góry. Widzicie, jak ich nie było, to nie było. A teraz jak się pozłaziły, to wszystko jest. Gdzie ten misiek był? Tu gdzieś strzelałem do...
Ja sobie robisz, stary, weź no. Ja myślałem, że ty już padłeś. Dwa razy w tyłek, to ten co mi uciekał, ale tutaj jeszcze gdzieś chyba... Poszukaj krwi. Nie ma. A gdzie tu szedł niedźwiedź? Ją bo nie w tych krzokach, on mi się gdzieś tu chował. No to najwyraźniej tego niedźwiedzia nie trafiłem, albo to był ten, co go teraz dopadłem. Dobra, zaraz sobie zrobię takie strzelanie. No i trafiam w cel, więc o co chodzi? Tu gdzieś sobie kopytkowała. To jakaś łania wapiti gdzieś tu kopytkowała, czy ją trafiłem? Została trafiona w organ żywotny nawet, więc nie jest tak źle z moim strzelaniem. Gdzie mi to zwierzątko poleciało? Pięćdziesiąt, 75, czyli trafione zostało, nawet śmiem twierdzić, bardzo ładnie. Zaraz będzie leżało u celu praktycznie. Czyli przy schronisku. No. I ostatnia zdobycz wiedziała, gdzie chcą się udać. Także spoko, ładnie trafiona. I tym sposobem tu schodzimy sobie. Weź ty się, idź napaść i przyjdź, jak będziesz napasiona. To pogadamy. Dobra, i ja sobie tu wejdę tylko tak. Amunicja do sztucerów. To jest tak, jesteśmy w sklepie, broń, gdzie jest zarza. Pasujące wyposażenie i to kupuj, muszę nakupować, bo to się trochę wystrzelałem. Gdzieś czuję, że na plecy mi wchodzi wapiti. Takie odnoszę dziwne wrażenie. Dobra, wezmę sobie około 200, bo najczęściej z tego strzelam. Spoko. Gdzieś mi na plecy wchodzi, ale ja już sobie odpuszczę. Patrzcie, jaki mamy ładny widoczek na te tereny. Trochę gór, jeziorko. Naprawdę mega. I sobie zrobimy takie zdjęcie. Może ono będzie na miniaturce. Zobaczymy.
Dobra, nad miniaturką sobie popracuję. Zwierzęta jeszcze gdzieś tu łażą, sporo wapiti, miski też były. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trochę postrzelane było. Zobaczymy, co będzie na następnym odcinku, gdzie pójdziemy i co będziemy strzelać, ale jak na tak trudny teren, tak zalesiony, wydaje mi się, że najgorzej nie było. W miarę fajnie, no najlepsza to była ta puma, choć słabo trafiona, ale jest, zaatakowała mnie i poległa. Także tutaj nie ma z tym to tamto. Dobra, ja za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Jak wam się odcinek podobał, pamiętajcie, łapka w górę, subik i co? I zapraszam was na kolejny odcinek. Cześć, trzymajcie się.